Pixar w pudełku. Brawo! Z pomocą krzywej określamy ogólne zmiany i jasność. Jasność zależy od współrzędnej Y, od amplitudy krzywej. Ale nasz cel to uchwycić wzory przy różnej rozdzielczości. Pierwsza krzywa to zmiany przy niskiej rozdzielczości, jak pociągnięcie grubym pędzlem. Trzeba dodać zmiany w wyższej rozdzielczości. Drobne szczegóły, zmiany amplitudy. W tym celu po prostu dodamy krzywę. Weźmiemy pierwszą krzywą i dodamy ją do drugiej. Uzyskamy tę krzywą ostateczną. Super. Matematycznie tylko dodajemy współrzędne Y. Ulepszyłyśmy program. Możemy to wypróbować. U góry jest krzywa niskiej rozdzielczości, jak w ćwiczeniu. Nowa krzywa poniżej powstała z dwóch kopii krzywej oryginalnej. Krzywa wyższej rozdzielczości zawiera więcej szczegółów, a to krzywa średniej rozdzielczości. Można tak dalej. Dodałyśmy trzecią krzywą z połączenia dwóch kopii krzywej średniej rozdzielczości. To krzywa wysokiej rozdzielczości. Obejmuje szczegółowe wariacje. U dołu widać wynik dodawania tych krzywych. Zrobiłaś suwak amplitudy. Dobre. Regulujemy wpływ rozdzielczości na ostateczną krzywą. Jeśli suwak jest na zerze, to wykres pomija rozdzielczość. Jeśli przesunę go w prawo, rozdzielczość rządzi. Ten proces został wynaleziony w 1988 roku przez Kena Perlina. Dlatego wariację nazywa się szumem Perlina. Pomysł od 20 lat wykorzystuje się w filmach obrabianych komputerowo. Wasza kolej. W ćwiczeniu okaże się, co zrozumieliście z krzywych. Potem przejdziemy do wyższych wymiarów. Masz anegdotę o szumie Perlina? Prócz cieniowania powierzchni stosujemy to do sierści. Szumami Perlina i innymi kontrolujemy długość włosa, grubość, szorstkość i inne parametry. Widać to w każdej postaci z włosami, ale spot to dobry przykład. Ładnie.